Czy mając taki zestaw elementów można zbudować konsolę do gier? Można. I to jaką? Dzień dobry, witajcie. Najświeższe wiadomości z kraju ze świata. Urządzenia elektroniczne nadal szybko drożeją. Ceny komputerów i konsol tylko w ciągu ostatniego miesiąca wzrosły o 10%, a urządzeń retro nawet o 15%. Inflacja dotyka też innych obszarów codziennego życia. Węgiel kosztuje dziś o 12% więcej niż miesiąc temu. Łączymy się z premierem rządu, by zapytać, co rząd planuje zrobić z galopującą inflacją. Rodacy, musicie wziąć sprawę w swoje ręce. Musicie sami zacząć budować konsole do gier. Cześć, miło Was widzieć na tym kanale. Co tutaj mamy? Mikroprocesor z podstawką. Ten układ należy do rodziny MCS51, czyli jest krewnym mikrokontrolera Intel 8051. Kilka przycisków i przełącznik. Kilka nakładek na przyciski i przełącznik. Punktowe wyświetlacze matrycowe LED-y. Trzycyfrowy wyświetlacz ośmiosegmentowy LED-y. Trochę elementów dyskretnych, kondensatory, tranzystor i rezystor. Brzęczyk piezoelektryczny i gniazdo USB. Płytkę drukowaną i pojemnik na baterię. Czas na włączenie lutownicy. Spróbujmy coś z tego zrobić. Ten film z całą pewnością nie jest poradnikiem, jak lutować, szczególnie, że nie lutuje zbyt często. Nie jest to też kompletny, szczegółowy kurs, jak zrobić prostą konsolę do gier. Potraktujcie to, proszę, raczej jako ciekawostkę i krótki reportaż. Tym bardziej, że nie jestem elektronikiem, a tylko skromnym informatykiem. Ha! Oczywiście prezentowana konsola nie jest moim projektem, a gotowym zestawem do samodzielnego montażu kupionym w internecie. Zatem do roboty! W przypadku montażu kondensatorów elektrolitycznych trzeba zwrócić uwagę na ich biegunowość. Trochę dobrego topnika na pewno ułatwia lutowanie. Warto o tym pamiętać, nawet stosując cynę z kalafonią. Podstawka układu scalonego ma po jednej stronie wcięcie. Trzeba ją odpowiednio włożyć, tak jak zaznaczono na płytce drukowanej. Tym bardziej, że jej wylutowanie w razie błędu do prostych nie należy. Montując tranzystory, warto zwrócić uwagę na opis wyprowadzeń. Kształt obudowy tranzystora jest zwykle narysowany na płytce drukowanej i trzeba dopasować tranzystor do tego rysunku. Brzęczyk piezoelektryczny także ma plus i minus. Punktowe wyświetlacze matrycowe LED również wymagają odpowiedniego montażu, tym bardziej, że później trudno je odlutować.
Ten trzycyfrowy wyświetlacz LED również musi zostać odpowiednio zamontowany. Jeszcze szybkie mycie i konsola prawie gotowa. Wsadzenie scalaka do podstawki nie jest takie proste, jeśli się nie ma odpowiedniego prostego urządzonka do zaginania nóżek układów scalonych. Niestety nie mam. Oczywiście taki scalak trzeba również odpowiednio zamontować, by wycięcie w kształcie litery U na podstawce pokrywało się z wycięciem na układzie. Zgaśmy światło, by lepiej było widać wyświetlacze. Czas na pierwsze włączenie. I sukces! Działa od razu. Trzeba jeszcze szybko zamontować obudowę. Jej elementów nie pokazywałem na początku filmu. Przyjmijmy, że są w bonusie. Wow, co za niespodzianka! Konsola ma 4 gry. Umożliwia też ustawienie poziomu jasności oraz włączenie i wyłączenie dźwięku. Choć wydaje się bardzo prosta, to jednak gra się nawet całkiem przyjemnie. Mamy znany od lat Tetris. Możemy też pograć słynnego węża.
Są też proste wyścigi. Wreszcie jest też gra na jeźdźca. Czy wiecie, jak dokładnie działa ta konsola i dlaczego tak właśnie ją zaprojektowano? Na koniec zerknijmy krótko na schemat ideowy. Konstrukcja jest niesamowicie prosta. Mamy wspomniany wcześniej mikroprocesor z rodziny MCS51, do którego są podłączone bezpośrednio trzy wyświetlacze. Pierwszy z trzema cyframi, każda o 7 segmentach, plus dodatkowo przy każdej cyfrze jest kropka, tutaj nieużywana. Mamy 10 używanych nóżek tego wyświetlacza podłączonych do mikroprocesora. 3 służą do wyboru aktualnie wyświetlanej cyfry. 7 wskazuje, które segmenty budujące daną cyfrę są wyświetlane. 3-cyfrowa liczba nie jest więc wyświetlana ciągle, a naprzemiennie. Najpierw pierwsza cyfra, potem druga, dalej trzecia i znów cykl zaczyna się od początku. Nazywamy to wyświetlaniem multipleksowanym. Cyfry migają na tyle szybko, że jest to słabo zauważalne. Daje to wizualne wrażenie, że wszystkie cyfry świecą jednocześnie. W idealnym rozwiązaniu ta szybkość powinna być jeszcze większa i wtedy wcale nie byłoby widać tego efektu. Warto też dodać, że wygląda to lepiej patrząc gołym okiem na urządzenie niż na nagraniu wideo. Dodatkowo mamy 2 wyświetlacze punktowe matrycowe. Każdy ma diody LED umieszczone w 8 wierszach i 8 kolumnach, czyli łącznie potrzebuje 16 linii sterujących. Jednak do sterowania 2 takimi wyświetlaczami przez mikroprocesor potrzeba nie 32 linii, a tylko 24 linie, dlatego że 8 linii jest współdzielonych przez obydwa wyświetlacze. Tutaj analogicznie jak wcześniej nie jest wyświetlany od razu cały obraz, a linia po linii. Duża szybkość powoduje, że obraz wydaje się być stały. Plus mamy kilka przycisków sterujących pracą urządzenia. Tutaj każdy przycisk jest podłączony bezpośrednio do linii mikroprocesora. Na koniec brzęczek piezoelektryczny z własnym generatorem, dołączonym za pomocą rezystora i tranzystora, który pełni tutaj funkcję swego rodzaju przełącznika, załączającego dźwięk na podstawie sygnału z nóżki mikroprocesora. Nie jest to z pewnością konsola marzeń i daleko jej do najnowszych urządzeń, ale ile satysfakcji przy jej zbudowaniu. Trzymajcie się zdrowo.